Jeśli z tyłu mamy bębny, to czeka nas dość niewdzięczna praca, tym bardziej jeśli dawno nie były ruszane, dlatego że prawdopodobnie na bębnie zrobił się rant i będzie ciężko go zdjąć. No ja zaraz zobaczymy, odkręcimy najpierw śruby, które go trzymają i spróbujemy zdjąć bęben. Raz tak, jak ja sobie radzę ze zdejmowaniem takich bębnów? Otóż sposób jest dość prosty, o ile tarcza kotwiczna, czyli ten element, jest z grubej blachy i sztywnej, to wtedy jesteśmy w domu. Jeśli natomiast jest cienkiej blachy i dość wiotkiej, no to niestety, ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Teraz tak, tu mam śrubokręt, wkładam śrubokręt, odchylam go do siebie i jednocześnie jedną ręką odchylając, drugą stroną stukam młotkiem delikatnie w miejscu, w którym odchylam, tak? I tak samo zrobiłem z tej strony. Tutaj wsadziłem śrubokręt, zacząłem go odchylać do siebie, o tarczę kotwiczną zapierając, i stukałem młotkiem w tym miejscu, gdzie odchylałem. Najpierw to robiłem od góry, co widać zresztą, że trochę krzywo schodzi. Zaraz to będę robić od dołu i bez problemu, bez żadnych uszczerbków na szczękach, zawsze te bębny w ten sposób mi schodzą. Bęben zdjęty. Okładziny jeszcze są, trzeba je tylko wyczyścić. Tylko, że to strasznie wszystko sztywno chodzi. Trzeba to będzie ewentualnie rozruszać i ustawić na samoregulatorze. Tam jest samoregulator, widać. A tutaj mamy bęben. I na bębnie, na filmie tego nie będzie widać, ale jest, tutaj już zacząłem zjeżdżać rant. Jest strasznie duży rant, przez co nie chciało właśnie, przez co nie chciał zejść bęben. I teraz tak, rant sobie zjedziemy multiświerką, tutaj sobie wszystko ładnie wyczyścimy w środku i rozruszamy te szczęki, żeby nam ładnie, bez zacięć wszystko pracowało. Tutaj gumki są dobre, sam cylinderek też jest w porządku, nic się tutaj nie dzieje. Także trzeba to po prostu przeczyścić. I na marginesie, wiecie, długo szukałem telefonu dla siebie. No i wybrałem Xperia Z1. Nie robię tu żadnej reklamy ani nic, po prostu zastanawiałem się, który telefon wytrzyma moje dziwne warunki korzystania. I ten telefon generalnie no, wytrzymał do tej pory dość dużo, ale widziałem, oglądałem upadki tego telefonu, jakieś inne rzeczy, no i się okazało, że on jest bardzo wytrzymały. Jednakowoż, tak jak widać na załączonym obrazku, nie wytrzymał spotkania z bębnem hamulcowym. Także dla osób, które grzebią przy samochodach, albo trzymajcie telefon w kieszeni, albo sobie załatwcie jakiś kuloodporny. Dobra, rant mamy zjechany. Tutaj delikatnie na razie jeszcze nic nie robiłem, ale chodzi o to, że czy nam się bez problemu zdejmuje i zakłada bęben. Wchodzi bez problemu, bez oporów, zakłada się normalnie i teraz bęben powinien chodzić luźno. On nie może chodzić z oporem. Teraz chodzi ciężej, bo przycisnąłem go do piasty, ale ogólnie bęben nie może mieć oporów. Jeśli będziecie mieć opory, no to niestety, ale tył zacznie wam hamować w pewnym momencie bardziej niż przód. A ponieważ zbliża się zima, jest to bardzo niebezpieczne, bo może wam zarzucać tyłem. Teraz tak, jeśli chodzi o bęben, nie to, że polecam tutaj zjeżdżanie rantów, bo bęben, tak samo jak i tarcza hamulcowa, ma swoją wytrzymałość, jego trzeba w pewnym momencie, w pewnym okresie użytkowania w końcu wymienić, bo też ma określoną grubość, prawda? Żeby nie pękł, żeby było bezpiecznie. Także nie to, żebym to polecał, ale po prostu tutaj ta grubość jeszcze jest w miarę zadowalająca tego bębna, więc ten rant można było zjechać, żeby na przyszłość, jak trzeba będzie coś tutaj zrobić, wyregulować ręcznie, bo ogólnie z tyłu szczęki, tak, żeby można to było bezpiecznie zdjąć. Tutaj jeszcze trzeba będzie samoregulator przestawić. Spróbujemy go troszeczkę podciągnąć, dlatego że ta strona trochę słabiej łapała.
I tak samo trzeba będzie ustawić na taki sam opór drugą stronę, lewą, żeby obydwa koła tylne łapały tak samo.